Wykonawca wyrzucony z inwestycji tramwajowej w Mysłowicach. Na początku stycznia tramwaje śląskie wypowiedziały umowę spółce NDI z Sopotu. Jak argumentują tramwaje, wykonawca nie wywiązywał się z umowy. Ostatni przesunięty już termin zakończenia robót minął 5 grudnia 2022 roku. Do tego terminu wykonawca nie dość, że nie skończył tego, tej inwestycji, to tak na dobrą sprawę ta inwestycja jest, tak szacujemy, na około 30% dopiero zrealizowana. Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby dłużej tolerować te, te, taką sytuację. Stąd decyzja zarządu o odstąpieniu od umowy. W tej chwili rozpoczyna się inwentaryzacja placu budowy. Ona będzie pewnie trwała kilka tygodni. Dopiero po zakończeniu inwentaryzacji tramwaje śląskie będą mogły przygotować nową dokumentację przetargową i ogłosić postępowanie na wybór nowego wykonawcy. Tramwaje nałożyły na NDI karę finansową w wysokości prawie 7,5 miliona złotych. Współinwestorem jest miasto Mysłowice. W części miejskiej zakres prac obejmuje przebudowę instalacji podziemnych i jezdni chodników miejsc postojowych czy budowę ronda. Na razie władze miasta decyzji o wypowiedzeniu umowy NDI nie podjęły. W tej chwili jeszcze prowadzimy negocjacje z firmą NDI, będziemy jeszcze spotykali się z tramwajami śląskimi, z naszą spółką akcyjną i dopiero około 14 stycznia podejmiemy decyzję, jak będzie wyglądała nasza, jak będzie wyglądało nasze działanie czy zrywamy umowę, czy będziemy tę umowę kontynuowali. Prezydent Mysłowic dodaje, że nikomu nie zależy na chodzeniu po sądach. Wszystkim zależy za to, żeby inwestycja zakończyła się w 2023 roku. Bo właśnie najpóźniej za 12 miesięcy wszystko nie tylko powinno być gotowe, ale też rozliczone. Na przebudowę torowiska i dodatkowe prace inwestorzy pozyskali bowiem unijne dofinansowanie, które może przepaść. NDI nie zgadza się z decyzją Tramwajów Śląskich o wypowiedzeniu jej umowy, a całą winę za opóźnienie inwestycji zrzuca właśnie na samorządową spółkę. Wbrew stanowisku zamawiającego, opóźnienie w realizacji inwestycji nie zostało spowodowane przez okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, lecz przez okoliczności niezależne od wykonawcy i leżące po stronie zamawiającego. W szczególności w toku realizacji prac ujawniono liczne uchybienia i braki w przekazanej przez zamawiającego dokumentacji, w tym w zakresie uzgodnień z gestorami sieci, skutkujące koniecznością czasowego wstrzymania robót oraz wykonania szeregu robót dodatkowych i zamiennych i nieobjętych umową. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Mysłowicach miała kosztować prawie 55 milionów złotych. Tramwaje Śląskie obawiają się, że w związku ze stale rosnącymi cenami całkowity koszt inwestycji wzrośnie, co może być podstawą do dodatkowych roszczeń w stosunku do konsorcjum NDI.